No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem ugoszczę was w bardzo specyficznej, ale i myślę niezwykle ciekawej serii o nostalgicznym zabarwieniu, gdzie będę wam prezentował najfajniejsze gry z mojego dzieciństwa i całego życia, wzbogacając je tym samym o ciekawe wywody i życiowe historie. Przy odrobinie szczęścia uda nam się tak dojechać aż do roku współczesnego, ale to się jeszcze zobaczy. Dziś serię zaczynamy. A jako że początek to dosyć nietypowy, wiecie, Commodore C64, Game Boye i takie klimaty, no to będę mówił ogólnie o okresie przedszkolnym, nie dzieląc tego na konkretne lata. Planuję nagrać 3 tym podobne filmy, a potem, gdy dojdziemy do czasów nieco bardziej nowożytnych, postaram się jechać latami, to znaczy w każdym klipie pokazać wam top 10 gier z danego roku, moim subiektywnym zdaniem, chociaż też zaznaczam, że nie we wszystkie gry grałem, a tylko takie będę oceniał. Zatem zaczynajmy. Mam 30 lat, a to oznacza tylko jedno. Moja przygoda z grami rozpoczęła się w bardzo dziwnych i mrocznych, niczym wielki średniowiecza czasach, przypadających na początek lat 90. I choć w sumie było to nie tak dawno temu, to uwierzcie mi, że osoby urodzone w latach 2000 nie ogarną tego, jak wyglądała poprzednia dekada w Polsce. Mówimy tu bowiem o czasach, w których siermiężność PRL-u dało się jeszcze wyczuć nosem na nią w każdym skrzyżowaniu miasta, a i w każdym domu. Rodziny organizowały zakrapiane imprezki w staropolskim stylu. Zastaw się, a postaw się. Do sklepów mięsnych wiły się kolejki po kilkanaście osób, meandrujące daleko na chodniki przed owymi obiektami. Na parkingach miast stały trabanty, robury i wołgi, a ludzie byli tak biedni, no niestety byli, iż potrafili kraść z pojazdów nie tylko radia, ale i koła, a nawet wykręcać z nich siedzenia, co notabene w naszym maluchu w tamtych czasach przytrafiło się 3 razy. Naprawdę, ludziska, ja widziałem takie pejzaże jak samochód pozostawiony na cegłach. Oczywiście blokowiska były szare i odrapane, a młodzież po nich chodząca goliła się na łyso i nosiła dresy, no bo w tamtych czasach to było strasznie popularne. Mówimy tu o czasach, w których nie było telefonów komórkowych w ogóle, a i stacjonarne przytrafiały się stosunkowo rzadko. W telewizji było 5 kanałów, a filmy odtwarzało się na wideo poprzez kasety VHS. Zresztą istniało coś tak egzotycznego jak osiedlowe wypożyczalnie kaset VHS, w których za kilka złotych można było zgarnąć hollywoodzki film na weekend. W radiu leciało Bonnie M, papierosy kosztowały po 3 zł za paczkę, a po gry chodziło się nie do sklepu. Nie kupowało się ich także przez internet, bo nikt wtedy jeszcze internetu nie miał, a o sklepach internetowych to nawet wróżki jeszcze nie słyszały. Po grę chodziło się na bazarek do ruskich, którzy za symboliczną opłatę, no nierzadko nawet całkiem potężną, wyciągali spod lady tajemnicze zawiniątka o zagadkowych nazwach w języku, którego nikt ówcześnie nie rozumiał, dzisiaj bliżej znanym pod nazwą język angielski. Oczywiście ktoś by się oburzył, że piractwo, że potwarz, że plugawie i niegodziwi, ale pragnę was poinformować, że w tamtych czasach dopiero się formowało ustawodawstwo o prawach własności intelektualnej, więc piractwa po prostu nie było, chociaż wszyscy korzystali z nieoryginalnych gier oraz oprogramowań. I powiem wam szczerze, snując tą opowieść, czuję się troszeczkę niczym Wojciech Cejrowski, gaworzący o ludach Amazonii, bo to się teraz wydaje takie egzotyczne, takie niebywałe. No i powiem wam szczerze, że jak ja te wszystkie czasy pamiętam, jak ja pamiętam, jak wtedy wyglądała rzeczywistość za oknem, to jest takie śmieszne, bo naprawdę to niczym nie przypominało dzisiejszej Polski. Była taka bieda, takie zacofanie, coś niesłychanego. Słowem, czasy to prehistoryczne, kiedy pierwsze pterodaktyle wypełzały z mórz i oceanów na lądy Pangei. Dor, czy jakoś tak. Ja w tamtym czasie jako mały Grzesio Bobofrut chodziłem do przedszkola i jeszcze nie bardzo się orientowałem, na czym polega ten ziemski świat. Ale już wtedy wiedziałem, że dobra gra
nie jest zła. Wtedy nie było mowy o zwykłych komputerach PC, takowy dostałem dopiero w okresie podstawówki, więc gra toczyła się na śmiesznym urządzeniu zwanym potocznie Commodore C64. Urządzenie to składało się z klawiatury, najczęściej joysticka, myszek jeszcze wtedy nie było, joystick był niejako podstawą sterowania, wzmacniacza, który zazwyczaj nagrzewał się do temperatur pieca hutniczego oraz czytnika kaset magnetofonowych. Stop. Jak to kaset magnetofonowych? Ktoś zapyta z oburzeniem. Ano tak, gry wtedy były wariantowe i nagrywało się je albo na tak zwanych kartridżach, które zasadniczo były niewielkimi dyskami twardymi, albo na taśmie magnetycznej kaset magnetofonowych. Kto pamięta metodę przewijania na ołówek w dziurce, ten może spokojnie napisać pod tym filmem komentarz: jestem starym pierdzielem. Co to wszystko oznaczało dla gracza? Ano fakt, iż włączenie, mówiąc w cudzysłowie, komputera, nie było kwestią naciśnięcia guzika jak dzisiaj, ale prawdziwym przedsięwzięciem. Commodore podpinało się do zwykłego telewizora CRT na pierdylion kabli, potem ładowało się tak zwaną kasetę początkową, która czyściła matrycę komputera, a wy staraliście się stroić odtwarzacz za pomocą małego śrubokręcika poprzez poluzowywanie i dokręcanie jednej konkretnej śrubki. Dla osób, które nie wiedzą, jak to mogło wyglądać, na telewizorze wyświetlały się, z tego co pamiętam, był czerwony ekran i wyświetlały się dwa rozpikselowane czarne pasy, które przemierzały ekran od dołu do góry. Im lepiej dostroiliście urządzenie, tym były one spójniejsze i tym większa była szansa na to, że grę uda się jakkolwiek uruchomić. I już na tym etapie pragnę zaznaczyć, że nie jestem żadnym specjalistą z zakresu sprzętów elektronicznych czy gier retro, a cała moja opowieść jest jedynie zbiorem wspomnień z okresu przedszkola, więc jeśli coś niepoprawnie nazwałem, wybaczcie, podejdźcie do tych moich wywodów dosyć luźno. Ogółem jeśli chodzi o Commodore C64, był to najlepiej sprzedający się komputer świata w tamtych czasach. Łączna sprzedaż na poziomie 25 milionów sztuk robiła ogromne wrażenie i zatrważał on ludzi fantastyczną rozdzielczością. Wielkością rzędu 320x200 pikseli, odtwarzaną z tego co pamiętam w oszałamiającej palecie 128 kolorów. Tak wiem, szał ciał. Posiadał także nieprawdopodobne 64 kB pamięci RAMu. No i dobrze, skoro mamy ten wstęp, jakże zresztą klimatyczny wstęp za sobą, pozwólcie, że opowiem wam o najstarszych 10 grach z mojego życia, które przytoczyłem z pamięci po latach i które robiły na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście gry poszeregowane w kolejności od najsłabszej do najfajniejszej, najciekawszej, którą najbardziej lubiłem. Chociaż nie zrozumcie mnie źle, na nadchodzących kolejnych dwóch materiałach, również traktujących o grach Commodore, pojawią się również te tytuły, których nie lubiłem, jak i te bardziej przeze mnie lubiane. Po prostu zamieszczę trzy odcinki, które nie są żadną piramidą ustawioną od tych najbardziej felernych do tych najciekawszych, dlatego że każdy odcinek można potraktować jako niezależny i każda topka 10 będzie tutaj prezentowana od tych najgorszych do tych najciekawszych. Zatem zaczynajmy. Pierwszym prehistorycznym dziełem, jakie ogrywałem i byłem je sobie w stanie przypomnieć po latach, był Colossus Chess z roku 1983. Gra zasadniczo wszystkim doskonale znana, która kiedyś ogrywana była przez każdego i każdy traktował ją jako wręcz podstawową na swoim domowym sprzęcie. Mowa o szachach i to takich w najbardziej klasycznym wydaniu, jak to tylko możliwe. Wszystko było wykonane w przepięknym 2D z dwoma kolorami na planszy, a każdy ruch odzwierciedlany był poprzez specyficzny dźwięk, który zasadniczo był bliżej nieokreślony, tak jak większość dźwięków wysrywanych przez syntezator Commodore. Z tego co pamiętam, gracz mógł albo wpisywać pola swoich ruchów za pomocą klawiatury, albo je wskazywać joystickiem, co było sporym unowocześnieniem. Choć rzecz jasna, po tylu latach jajec sobie odgryźć nie dam, ale tak mi się wydaje, że tak właśnie było. Teraz zapewne ktoś by powiedział: no tak, ale miałeś grzechu parę lat, co może wiedzieć, załóżmy, pięciolatek o szachach? Co ty tam, gnoju, w ogóle ogarniałeś w takich szachach? Odpowiedź brzmi całkiem sporo, bo choć dzisiaj jest to gra dosyć zapomniana i stosunkowo nieliczni ogarniają zasady ruchów poszczególnych pionów na szachownicy, to dawniej każdy w szachy ciupał i robił to wręcz od maleńkości.
Tak, i ja nieźle tam wywijałem, chociaż niestety nigdy nie udało mi się wygrać i właśnie z tego powodu gra zajmuje miejsce pierwsze. Mimo wszystko nie czuję się specjalnie tym faktem poniżony, bo poziom trudności gier z okresu mojego dzieciństwa był niewyobrażalnie wysoki, a celem programistów było upodlić gracza i udowodnić mu, że w dupie był i gówno widział. Nie tak jak dzisiaj, gdy deweloperzy kombinują, co zrobić, żeby gracz się czasem nie zgubił, czy nie zawiesił w gameplayu na więcej niż parę sekund. Dawniej komp się z wami nie cyrtolił i wykorzystywał każdą waszą słabość. Tak oto, choć było to na długo przed tym, jak słynny Deep Blue pokonał mistrza świata w szachach Garia Kasparowa, to mimo wszystko pokonywał on wszystkich, których znałem. No, mój ojciec się chwalił, że kilka razy wygrał z Commodore, ale sam nie byłem tego świadkiem. Notabene też taka ciekawostka w ciekawostce, jeśli chodzi o to słynne pokonanie Kasparowa w szachach. Niewielu ludzi wie, że został on zwyciężony, gdyż w maszynie wystąpił błąd, przez co program się zresetował podczas gry i zaczął stosować totalnie nieprzewidywalną taktykę, co wyszło po wielu, wielu latach. Tak więc szachy. Uczta dla umysłu, no i kto powiedział, że gry nie potrafią rozwijać? Nie jeden by teraz uszczypliwie zapytał, ale po co w ogóle grać w szachy na komputerze, skoro można to zrobić w świecie realnym? To nie jest świat nie do wykreowania na żywo. Oczywiście się z wami zgodzę, ale tutaj wszystko było wirtualne. Wszystko było na monitorze. To była wielka nowość i innowacja. Ludzie się tym jarali. Inna kwestia, że mogłeś się zmierzyć z maszyną. Co z tego, że w 99% przypadków przegrywałeś, ale mogłeś się zmierzyć z maszyną. Miejsce drugie. Sea Road to India. Rok 1984. Mamy tu do czynienia zasadniczo z przygodówką tekstową niosącą z sobą pewną wartość merytoryczną. Bo co by nie było, gra zawierała mapę i to od niej nauczyłem się kształtu Afryki oraz tego, że drogę morską do Indii odkrył nie kto inny jak Vasco da Gama. W ogromnym skrócie w grze chodziło o to, żeby do tych Indii rzeczywiście dopłynąć. Jak teraz myślę o tytule, nie był on taki głupi, zawierał pewną garść losowych zdarzeń, takich jak sztorm czy atak piratów, wymagał wykarmienia własnej załogi. Natomiast jako, że ja w tamtym czasie znałem się na języku angielskim jak ludy dzikiej Amazonii na wielkim zderzaczu hadronów, no to dopiszcie sobie całą resztę. Słowem, dla mnie gra opierała się na przeklikiwaniu niezrozumiałych tekstów i polowaniu na wieloryby. Gdzie liczył się refleks i rzecz jasna precyzja. Wasz statek znajdował się na górze ekranu, oszczep czy też harpun oczywiście leciał z pewnym opóźnieniem, a wieloryby przepływały na dole. No, oczywiście, że to były wieloryby. Jak można się z tym było spierać? Co z tego, że ogólnie ten wieloryb był złożony z kilkunastu bliżej nieskoordynowanych ze sobą pikseli, no ale każdy wiedział, że to jest przecież wieloryb. Ogółem grafika nakłaniała gracza do wydłubania sobie oczu, ale w sumie wtedy te gry tak wyglądały. No, niektóre troszeczkę ładniej, ale mimo wszystko trzymało to porównywalny poziom. Co ciekawe, z tego co pamiętam, jakby mało było samej grafiki, to mój egzemplarz kasety z ową grą był delikatnie uszkodzony, przez co wieloryby pływały w szczątkach liter i pasków na ekranie. Ale może to po prostu przemilczę. Miejsce trzecie. Ghostbusters. Rok 1984. Nie wiem, czy kojarzycie jeszcze coś takiego jak Pogromcy Duchów, ale kiedyś był to sztos. Mówiąc kiedyś, mam na myśli poprzednią dekadę, gdy efekty specjalne umieszczone w filmie budziły grozę i powszechne uznanie. I choć wydawałoby się, że tworzenie gier opartych na kanwie filmowej to wymysł ostatnich nastu lat, to jednak nic bardziej mylnego. Patrz E.T. Pogromcy Duchów byli dosyć złożeni i z tego co pamiętam, nigdy nie udało mi się tam za wiele osiągnąć, ale gra robiła na mnie wrażenie właśnie swoją złożonością, dziwną muzyką i projektami samochodów, które z tego co pamiętam były trzy do wyboru. Jeden z większą nośnością, drugi szybszy i tak dalej. W grze mieliśmy także bazę, w której można było zakupić sprzęt na akcję, a następnie załadować go na samochód wózkiem widłowym.
Mieliśmy jazdę po mieście, mapkę, na której było widać postępy w naszym realizowaniu misji i wezwania, no właśnie celem zabicia czy tam złapania duchów, oraz planszę samych walk z duchami, gdzie trzeba było złapać niemilca do pułapki, najpierw namierzyć go słynnym promieniem śmierci, a następnie, jak wyżej, siup do pułapki. Na końcu z kolei czekała nas finałowa walka z piankowym marynarzykiem, do której rzecz jasna nigdy nie doszedłem. Gra była ciekawa i choć niektórzy na YouTube speedrunują ją w około 30 minut, to jawiła mi się jako nie do przejścia, gdyż kontrolery Commodore były tak dokładne jak niemiecka Dora za czasów II wojny światowej. Słowem, trafimy prosto w oblężone miasto, albo równie dobrze pół kilometra dalej. Coś w ten deseń. Zresztą tamtych gier się nigdy nie przechodziło. Gra w tamtych czasach bardziej przypominała szybkie zmienianie kaset i krótkie sesje po parę, czasem po 10 minut. Tak to wyglądało, raczej nikt nie męczył jednego tytułu przez pół dnia. W każdym razie, no u nas nie bardzo miało to miejsce. Miejsce czwarte. Majki. Rok 1984. I tutaj przechodzimy do kwintesencji gier z tamtych lat. Nie robiły ich wielkie studia gamingowe, nikt nie sporządzał planów marketingowych, ani nie przeprowadzał sondażów popularności. Ludzie tworzyli takie gry, na jakie pomysły wpadali. A że pomysły były różne, to i wychodziły z tego kwiatki pokroju gra polegająca na masturbowaniu penisa. Gra, w której wczuwamy się w zarządcę obozu koncentracyjnego, czy też gra, w której biliśmy kobietę. Serio, to wszystko autentyczne przykłady, naprawdę takie gry istniały. Zresztą okładki growe też były ciekawe i często wyglądały tak. No nie wiem, co myślicie, no ale powiem szczerze, gdybym sam wybierał w tamtym czasie gry do kupna, no to bym kupił. O, kupiłbym w ciemno. I choć mógłbym w ogóle nie uruchomić zawartości, to i tak byłbym szczęśliwym posiadaczem i byłbym w pełni zadowolony z owego zakupu. W przypadku Majkiego wczuwaliśmy się z kolei w mężczyznę, który włamuje się do szkoły celem gwałcenia uczennic. Oczywiście plansze były różne, a całość gameplayu na tyle symboliczna, że nikogo nie gorszyła zawartość, no ale mimo wszystko wchodziliście do klasy pełnej uczennic, a następnie wymownymi ruchami przepychaliście ich pupy, żeby zbierać z nich serduszka, skitrane pod stołkami klasowymi. No, może z interpretacją o ciupinkę przesadzam, ale jak inaczej sami byście to zinterpretowali? Ogółem gra była prostą platformówką opartą o bicie rekordów czasowych. Chodziło o to, aby przejść przez wszystkie sale w szkole, a następnie pozbierać wszystkie serducha. Tak, żeby jednocześnie nie dać się złapać ani woźnemu, ani kucharzowi, ani rzecz jasna nauczycielowi, który od czasu do czasu rzucał w gracza sztuczną szczęką. Dziwaczny pomysł, ale nawet to było całkiem wciągające. Miejsce piąte. Summer Games. Rok 1984. Jak widzicie, sporo gier, jakie ogrywałem w latach 90. pochodziło z połowy lat 80. Nie bez powodu, bowiem w tamtych czasach na wschodnią półkulę wszystko docierało z pewnym opóźnieniem, a i też nikogo nie było stać na najnowsze nowinki techniki. A skoro lata 80., to i mordowanie joysticka. No wręcz taka ikona, można powiedzieć, tamtego okresu. Nie wiem, czy wiecie, ale w tamtej epoce Commodore u panego wiele gier było opartych o konwencję szybkiego spamowania kilkoma klawiszami na przemian, ewentualnie szybkiego machania joystickiem na lewo i prawo. Tak oto, kto bardziej nachalnie przegwałcił kontroler, ten wygrywał. Jak się łatwo spodziewać, ku uciesze gawiedzi i zniesmaczenia samego kontrolera, który po kilku tym podobnych posiedzeniach nierzadko był po prostu do wyrzucenia. Gry to były raczej mało wyszukane i raczej mało ciekawe, ale z uporem maniaka powstawało ich dosyć sporo, żeby nie powiedzieć wręcz napęczki, a większość dotyczyła dyscyplin sportowych w stylu pływanie na czas, skakanie, bieganie oraz inne anie. Jak już mówiłem, nie było to specjalnie zachwycające, ale jako że był to jeden z pierwszych razy, gdy przed komputerem można się było zmierzyć z własnym rodzeństwem na prędkość masturbacji joysticka, rzecz jasna, to gra zapisała się w mojej pamięci jako pierwszy koop, jaki ugrałem w życiu. Albo jeden z pierwszych. W każdym razie, no, był to sztos. Miejsce szóste. Donald Duck's Playground.
rok 1984. Teraz przechodzimy do mięska, czyli gier naprawdę fajnych, które o wiele wieczorów mi zajęły. Donald Duck Playground zdecydowanie lubiłem ze względu na wielość minigierek i disneyowski rytm, który w tamtym czasie określiłbym mianem ładnej grafiki. Gra tak naprawdę składała się z kilku mniejszych gier, gdzie za sterami bajkowego kaczora Donalda sterowaliśmy kolejką, układaliśmy zabawki na regałach sklepowych, bawiliśmy się w kasjera w sklepie, ładowaliśmy walizki do samolotów na lotnisku, projektowaliśmy własny plac zabaw, na którym mogliśmy się bawić, czy moje ulubione, pakowaliśmy warzywa do skrzynek na bazarze. Sami widzicie, że można tu znaleźć odzwierciedlenie sądnych słów, z których już skorzystałem, iż wiele gier było zlepkiem pomysłów bez żadnego ładu czy składu. Gry nie miały zazwyczaj fabuł, przez co nie musiały być spójne ani bardzo często jakkolwiek sensowne. Przez to angażowały gracza zaledwie na kilka minut, szybko się nudziły. Jednakże mimo wszystko angażowały, a Donald Duck Playground mógłbym pochwalić choćby za system ekonomiczny, gdyż za każdą robotę mogliśmy zarabiać pieniądze celem zakupu nowych rzeczy do naszego placu zabaw. Lubiłem odpalać tą grę. Muszę przyznać, przyjemnie ją wspominam. Miejsce siódme. International Soccer. Rok 1983. Teraz czas, abym pokazał wam prawdziwe rarytasy. O ile to prawdopodobnie Igrzyska Olimpijskie były pierwszym co-opem w moim życiu, tak International Soccer było najlepszą grą opartą o współzawodnictwo, jaką wtedy ogrywałem. W każdym razie jedną z dwóch takowych. O tej drugiej jeszcze będę mówił na kolejnych materiałach. Co ciekawe, gra oferowała intrygującą pracę kamery, która choć rzecz jasna w 2D, dawała namiastkę rzutu izometrycznego, tak jakby a la 3D. Oczywiście jak widać, była to najnormalniejsza w świecie piłka nożna, ale pomimo zamierzchłości epoki, co ciekawe, bardzo dobrze zrealizowana. W grę ciupało się dokładnie tak samo jak w dzisiejszą FIFA i powiem wam szczerze, no to naprawdę było coś. To było mega. Jezu, ile myśmy z bratem wieczorów spędzili na wzajemnym konkurowaniu, ile czasu poświęciliśmy piłce, to nie macie pojęcia. Ale faktem jest, że to był dla mnie protoplasta wszystkich współczesnych gier tego typu. Na specjalną uwagę zasługiwała tutaj choćby widownia, która wykonywała aplauz na wielkie momenty, oraz fakt, że każdy gracz mógł wybierać swobodnie kolor koszulek swojej drużyny, co w tamtych czasach wcale nie było takie oczywiste. Miejsce ósme. Bomb Jack. Rok 1984. O Jezu, no teraz docieramy do moich ulubionych gier dzieciństwa. Bomb Jack, z tego co widzicie, teoretycznie przynależał do grona prostych zręcznościówek opartych na zbieraniu jabłuszek i unikaniu wrogów, ale kurde, jak ja tą grę uwielbiałem, pojęcia nie macie. O ile wiele z powyższych prezentowanych do tej pory tytułów growych odpalało się na 5-10-minutowe sesje, o tyle Bomb Jack mogłem ogrywać przez pół dnia, przez cały dzień, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Tytuł był bardzo responsywny i grywalny, miał fajną kontrolę i pomysł, a co najważniejsze, był zapętlony. Przynajmniej z tego co pamiętam, więc w kółko mogliśmy podbijać własne rekordy, co niejako nadawało sens całości gameplayu. Na specjalną uwagę zasługiwało także udźwiękowienie, które tak zapadało w pamięć, że siedzi mi w głowie po dziś dzień. I chociaż prawdopodobnie macie mnie teraz za totalnego szaleńca, no to powiem wam szczerze, jest to ciekawe. Jest to ciekawe, że chociaż ja tą grę ogrywałem, no ile ja wtedy mogłem mieć lat, nie wiem, z 5? Myślę, że coś w tych okolicach, 4-5 lat. No to Jesus Christ, to było 26 lat temu. Ja cały czas pamiętam udźwiękowienie z tego tytułu. No to już chyba o czymś świadczy, no po prostu sztosik. Miejsce dziewiąte. Boulder Dash.
Rok produkcji 1984. O ile Bombjack był dla małego Grzesia niczym smaczny, mleczny cukierek, o tyle Boulder Dash jawił mi się niczym cały czekoladowy tort z wisienką. Praktycznie nigdy nie miałem dosyć tej gry, gdyż po prostu była fajna i wciągała niczym kraken w morskie głębiny. Mechanika zasadniczo była dosyć prosta. Gracz wcielał się w górnika, który kopiąc podziemne tunele musiał uniknąć śmierci, a jednocześnie zebrać wszystkie diamenty po drodze. Można zatem powiedzieć, że był to taki swego rodzaju upośledzony protoplasta dzisiejszego Minecrafta, Seven Days to Die i Terrarii. To znaczy wiecie, no, było tam kopanie. Czemu gra tak wciągała? Bo z jednej strony był to tytuł wymagający nie tylko zręczności, ale przede wszystkim sprytu. Po prostu była to gra logiczna, trzeba było czasem opracować sposób, jak zdobyć brylant, jak przekopać się przez ziemię, żeby nie spadły na nas skały i nas nie zabiły. A z drugiej strony, bardziej przystępna od szachów, w których przegrywałem po paru minutach. Rzeczywiście w Boulder Dasha mogłem grać dłuższy czas, mogłem się tym bawić przez cały wieczór i była to zabawa bardzo miła. Zresztą gra też nie była na czas, przynajmniej z tego co pamiętam, co również dawało wiele do naszej zabawy, dlatego że nie trzeba się było stresować. Miejsce 10. Tetris. Rok produkcji 1984. Tak i oto przenosimy się na grunt tytułu wykreowanego przez słynnego Alekseja Parzytnowa, który swoim pomysłem zawojował cały świat. Gra była prosta i logiczna, a z drugiej strony na tyle wciągająca, iż pochłaniała każdego i była mi obecna przez nieomal wszystkie lata życia. Choć musicie wiedzieć, że nie miałem Tetrisa na Commodore. No, niestety. Mój pierwszy kontakt z grą przypadał na zamierzchłe lata tego właśnie dzieciństwa przedszkolnych czasów, kiedy to pojechaliśmy z rodzicami w odwiedziny do kuzynów ze wsi, a musicie wiedzieć, że ta część rodziny była nadziana w opór. Zresztą po dziś dzień, z tego co się orientuję, jest i robi sobie prezenty pod choinkę w stylu: a wiesz co, kupiliśmy ci nowego Mercedesa. Ale abstrahując od tego, gdy w latach 90. udaliśmy się w ową gościnę, po raz pierwszy zobaczyłem komputer osobisty PC, po raz pierwszy ujrzałem w moim życiu dyskietkę komputerową, która w porównaniu do kartridża wydawała mi się wręcz futurystycznym tworem przyszłości. Choć co ciekawe, pamiętam, że tylko dyskietki zrobiły na mnie tak wielkie wrażenie, gdy po raz pierwszy zobaczyłem płytę CD, to pomyślałem, że jest to jakiś taki plastikowy badziew. Wydawało mi się, że to jest nieporęczne, bo w końcu okrągłe. Co robić z okrągłym przedmiotem i łatwe do zniszczenia? Takie cieniutkie. Byłem święcie przekonany, że płyty to takie gorsze wersje dyskietek. Naprawdę. No ale bez komentarza. I u tychże kuzynów po raz pierwszy zobaczyłem Game Boya z najbardziej klasycznymi grami świata. Był tam słynny wężyk, cegiełki, czyli ta gra, gdzie paletką zbijało się cegiełki, i rzecz jasna wyżej wymieniony Tetris. Choć urządzenie miało mały ekranik i nadawało tylko i wyłącznie w takim czarno-burym odcieniu obraz, to zakochałem się w grze bez opamiętania. Potem miłość odżyła w gimnazjum, gdy kupiłem swój pierwszy telefon. Oczywiście to była Motorola, miała, nie wiem, żeby tak wam teraz nie skłamać, ekranik tamtej Motorola to był może 1 cm na 2 cm, taki pierdziołek, nie? Ale mimo wszystko był. I był to, co ciekawe, telefon z Tetrisem na pokładzie, również z wężykiem i z cegiełkami. Zagrywałem się w tego Tetrisa przez całe gimnazjum, następnie w liceum, gdy ogrywałem Tetrisa w kolorze, i choć na studiach już raczej nie miałem czasu, to i tam, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie odpalałem sobie z nudy słynnego Tetrisa na telefonie, tyle tylko, że no czasy się zmieniały, więc oczywiście na studiach no to już było w pełnym kolorze, na potężnym ekraniku, w dotykowym ekranie. Słowem, chyba żadna gra świata nie była ze mną na tak długo jak wyżej wymieniony Tetris, choć gdyby podliczyć godziny spędzone w każdym tytule, rzecz jasna, klocki nie miałyby szans z World of Tanks, ale to już inna historia. A skoro o niej mowa, pozwólcie, że tutaj ją zakończę. To była pierwsza dziesiątka gier mojego dzieciństwa, bardzo wczesnego dzieciństwa, uszeregowana od najmniej intrygujących do tych najciekawszych.
Przed nami, jak już nadmieniłem, co najmniej jeszcze dwa podobne klipy filmowe, gdzie także postaram się uszeregować wszystkie gry od najmniej do tych najbardziej ciekawych i intrygujących, ale nie porównujcie między sobą poszczególnych odcinków, bo nie taki był mój cel, to nie było moją intencją, żeby stworzyć listę od 1 do 30, ale bardziej trzy osobne listy. Mam nadzieję, że klip wam się spodobał, bo włożyłem w niego niewyobrażalną masę pracy i czasu. Mam wam do zaprezentowania także kolejne dziesiątki tytułów na tymże Commodore, więc mam nadzieję, że was to zaintryguje. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to będą gry, to łapkujcie i komentujcie. Im lepszy będzie wasz odzew, tym mocniej będę zmotywowany do nagrania następnych materiałów o zabarwieniu nostalgicznym. Na razie ode mnie to tyle. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie, jakie były wasze typy najciekawszych gier na Commodore C64. Hej ludziska, cześć! Aha, jeszcze ważna kwestia. Jak coś, to łapki, wiadomo, jak drugie coś, no to możecie wspierać kanał na Patronite. Link do Patronite'a w opisie. Trzymta się!